A w faktach akcja, jakiej chyba jeszcze nie było. Gdynia, Gdańsk i Sopot. Całe Trójmiasto pod lupą CBA. Funkcjonariusze żądają od władz miejskich informacji o sprzedaży wszystkich nieruchomości z ostatnich 17 lat. O szukaniu w stogu siana. Pytanie czego? Jakub Sobieniowski. To jedna z najdroższych działek w Gdańsku, może i w Polsce. Prawie 30 milionów złotych za 2000 metrów kwadratowych. Właściciel kupił ją od miasta, więc transakcja trafi do CBA. Całe życie śpię spokojnie, chociaż ostatnio trochę mniej, bo za dużo myślę o inwestycji, o robocie, o pracy. Ale sprzedaż tej nieruchomości CBA też zbada. Zbigniew Gongolewicz z Gdańska kupił 3-pokojowe mieszkanie 5 lat temu od miasta. CBA poprosiło władze Gdańska, Gdyni i Sopotu o informacje dotyczące wszystkich, nawet najdrobniejszych transakcji nieruchomościami miejskimi z ostatnich 17 lat. Niedługo nie będziemy mogli chyba samodzielnie chodzić po ulicach, z tego wynika. Pierwszą prośbę do trójmiejskich władz CBA skierowało 18 września. Chciało znać cenę, datę transakcji, dane nabywcy i numer księgi wieczystej od roku 90 do 99. 9 dni później CBA uzupełniło prośbę o adresy i lata transakcji wszystkich do tego roku. To dowody, że CBA nie było od początku zdecydowane, ile i jakich chce informacji. Czujemy się nękani, to z pewnością. I zadajemy pytanie raz jeszcze, czy CBA powinno gromadzić dane dotyczące zwykłych mieszkańców, zwykłych ludzi, na wszelki wypadek, a nie w jakiejś konkretnej sprawie. Niestety CBA na żadne pytanie nie udziela odpowiedzi, poza jedną. W tej chwili jest jeszcze zbyt wcześnie, byśmy mogli mówić o szczegółach tej sprawy. W chwili, kiedy ona zostanie zakończona, będziemy mogli informować. Oczywiście służby skarbowe czy nawet policja w obawie przed przeciekiem, chcąc jednego dokumentu, proszą o kilkanaście. Ale w tym wypadku CBA prosi o zbadanie prawie 80 tysięcy teczek z dokumentami. W dodatku w czasie kampanii wyborczej. Bardzo wielu ludzi przypuszcza, że jest to związane z kampanią wyborczą, ponieważ Sopot i Gdańsk jest kierowane przez prezydentów z Platformy Obywatelskiej. Ja bym był ostrożny z tego typu oskarżeniami, ponieważ głęboko wierzę w praworządność i demokrację i prawdopodobnie zbieżność dat jest tutaj absolutnie przypadkowa. Pan ironizuje? Troszeczkę. Donald Tusk nie ironizuje. Mówi wprost, o co według niego chodzi w akcji CBA. Być może jedyną winą Trójmiasta dzisiaj jest to, że tutaj Platforma cieszy się tak wielkim zaufaniem społecznym. Nie chodzi jednak tylko o miasta rządzone przez PO. Sopot i Gdańsk. Wojciech Szczurek, bezpartyjny prezydent Gdyni, był tylko popierany przez PO, ale jest również doradcą prezydenta do spraw samorządu. CBA interesuje tylko Trójmiasto i bardzo słusznie twierdzą trójmiejscy politycy PiS. Mogło dochodzić do poważnych nieprawidłowości. PiS, jeśli coś krytykuje w sprawie żądania CBA, to tylko to, że magistraty przekażą wszystkie informacje dopiero za 2 lata. Świadczy albo o niedobrej woli urzędników, albo o tym, że jest bałagan. Powinny do tego być wyznaczone osoby, nie wiem, może z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które po prostu wejdą do urzędu i będą sobie przeglądać te dokumenty. Jednak gdyby każdy z 600 funkcjonariuszy CBA zajmował się gromadzeniem informacji z urzędów i pracował w tempie 10 teczek z dokumentami dziennie, to całe biuro zajmowałoby się tylko i wyłącznie tym przez 13 dni. W magistratach nie ma 600 osób do akcji specjalnych. To są wszystkie te nieruchomości, jakie my posiadamy. Kilka dni temu Gazeta Wyborcza poinformowała też, że CBA chce mieć bezpośredni dostęp do informacji ZUS dotyczących milionów Polaków. Jakub Sobieniowski, Fakty.